Pan Staszek, gwiazdor programu Górale na Polsacie, zmarł 24 września 2023 roku w swoim domu. Góral miał około 60 lat, natomiast dokładny wiek nie jest znany. Stacja Polsat właśnie poinformowała o odejściu uwielbianego bohatera. Wiadomość o jego śmierci gruchnęła zupełnie niespodziewanie. Staszek był góralem z krwi i kości. Prowadził skromne góralskie życie, co naprawdę zaskakiwało widzów. Był życzliwy, serdeczny i szczery. Przez całe życie wypasał owce, jego stado liczyło ponad 500 sztuk dorodnych osobników. Prowadził skromne góralskie życie, co naprawdę zaskakiwało widzów. Pan Staszek szybko zdobył sympatię widzów swoim humorem, a także szczerością i serdecznością. Był jednym z głównych bohaterów programu Górale stacji Polsat. Podziwiano go za jego optymizm i to, że potrafił cieszyć się z najdrobniejszych rzeczy. Przedstawiciele Polsatu pożegnali go w wzruszającym poście na Instagramie. To nie jest post, który kiedykolwiek chcieliśmy napisać. Wczoraj krótką drogę z gór do nieba pokonał Staszek, jedna z najbarwniejszych i najbardziej ukochanych postaci, jakie można było spotkać nie tylko na całym Podhalu czy w programie Górale, ale i na całym świecie. Zmarł w swoim domu, zabierając ze sobą ze świata trochę barw, dobroci i ciepła. Ale nikt nie odchodzi do końca, dopóki żyje pamięć o nim. Żegnaj, Staszku. Nie zapomnimy cię nigdy. Pod postem pojawiła się masa komentarzy od zrozpaczonych fanów. Wielu z nich wyraziło smutek związany z odejściem pana Staszka. Widzowie doskonale pamiętają Staszka z programu i postanowili przekazać w ten sposób kondolencje. To już niestety nie będzie ten sam program. Wielka szkoda. Będzie brakować jego wiecznego optymizmu. Bardzo fajnie opowiadał historyjki, miły i zapewne dobry człowiek. Wieczny spoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Amen.